pieśni i tańca za mężczyznę, a już za chwilę na scenie zagościmy Państwa z Turystyki z Pasją. Stowarzyszenie Turystyka z Pasją powstało w 2014 roku. Ich celem jest tworzenie i promocja różnorodnych form turystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, z którym związana jest większość ich członków. Biorą szczególny udział w szturmie Twierdzy Zamość, w Zamojskim Festiwalu Filmowym Spotkania z Historią w stolicy języka polskiego. Organizują bezpłatne wakacyjne oprowadzania. Tak sami mogli opowiedzieć Państwu o strojach, które posiadają w swoich zbiorach. Z Pasją, nazywam się Dominika Lipska, ze mną jest jeszcze Grzegorz Łapiński, Jacek Beus i Sylwia Jagoda. Nie bez przyczyny wymieniłam najpierw panów, dlatego że dzisiaj troszeczkę państwu poopowiadamy o strojach historycznych, strojach wzorowanych na modzie z obrazów przedstawiających postaci ordynatów i ordynatowych, czyli rodziny zamojskich. I wymieniłam jako pierwsza, trochę nieładnie, ale będę Państwu opowiadała chronologicznie, więc oddajemy dzisiaj chronologię we władanie i zaczynamy od Grzesia. Grześ, może tam wystąp troszkę, my się trochę schowamy. Grzegorz prezentuje Państwu strój wzorowany na portrecie Jana Zamojskiego, czyli założyciela miasta Zamościa, osoby, bez której Zamościa by nie było. Ten portret znajduje się we Lwowie, więc możecie tutaj Państwo na żywo strój zobaczyć. I ciekawa rzecz, bo mamy dzisiaj tak naprawdę różne stroje. Stroje wzorowane na modzie polskiej, wzorowane na modzie zachodniej. Stroje te w ogóle powstały w ramach stypendium prezydenta miasta Zamościa. 2 lata temu uszyłam je ja i ładnie. Pod spodem ma żupat z jedwabnego brokatu. Co ciekawe, tak naprawdę teraz takim najbardziej luksusowym materiałem wydaje nam się właśnie jedwab, a okazuje się, że jeszcze w XVII wieku najbardziej luksusowym materiałem była bawełna. Więc wszędzie tam, gdzie się pojawiała, to znaczyło, że to jest bardzo strój zbytkowny. Na głowie Grzegorz ma kołpak. Dokładnie, to taki futrzany. Jest mu trochę zimno, dlatego założył. Dodatkowo przy boku oczywiście szabla. Szabla przywieszona na pasie. Do tego kaletka, czyli taki prekursor damskiej torebki. Czyli panowie nam wymyślili torebki, powinniśmy im podziękować. I na czapce, na kołpaku jest jeszcze trzęsień z piórami. Pióra koniecznie musiały być, jeżeli chodzi o szlachcica, koniecznie musiały być z jakiegoś drapieżnego ptaka. No, spanie to już mogło troszeczkę bardziej poszaleć, ale panowie koniecznie musiał to być ptak drapieżny. Ferezje, którą Grześ ma na sobie, później zaczęły ewoluować i najpierw stały się deliami, a później, na pewno Państwo kojarzycie ten strój narodowy polski, czyli strój kontuszowy, później zamieniły się w kontusze, ale to dopiero druga połowa wieku XVII. No bo jak pewnie Państwo kojarzycie, Jan Zamojski żył w latach 1542-1605, więc jesteśmy jeszcze tak w końcu XVI wieku. No i dziękuję Grzegorzowi. Teraz zapraszam Jacka. Jacek z kolei nam prezentuje, bo to, co Grzegorz nam pokazał, to był strój polski. Z kolei Jacek nam pokazuje modę zachodnioeuropejską. Jest to strój wzorowany na postaci Jana sobie pana Zamojskiego. Jan sobie pan Zamojski to był wnuk założyciela Zamościa, również Jana. Kiedyś była taka moda, żeby przejmować imię po swoim dziadku najczęściej właśnie, czy po jakichś znamienitych przodkach. I Jan sobie pan Zamojski był człowiekiem, który uwielbiał wszystko, co francuskie. W związku z tym Jacek prezentuje taką modę wiosna-lato 1665, tak mniej więcej. Tak naprawdę, kiedy szyłam ten strój, to miałam trochę problemów, dlatego że jedyny taki zachowany z czasów Jana sobie pana Zamojskiego portret, jest to portret trumienny.
Na portrecie trumiennym widać tylko fragment, tylko samą twarz i fragment żabotu z kokardą. No dzisiaj Jacek żabotu zapomniał, ale ma za to kokardę żółtą. Natomiast po konsultacjach z naszym przesłaniałym Muzeum Zamojskim ustaliliśmy właśnie, że powinien mieć jak najmodniejszy strój, ponieważ on sobie stroje sprowadzał z Paryża. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że w połowie XVII wieku właśnie tak paryscy dandysi chodzili. Na górze mamy wams. Wams zdobiony jest koronką złotą. Pod spodem mamy, poniżej mamy pludry, ale ponieważ to są takie pludry troszeczkę otwarte, to pod spodem jest jeszcze bielizna. Tak, czyli pan ma tutaj dwie warstwy stroju. No i oczywiście pończoszki, także ma kaletkę. Najmodniejsze powoli zaczynają w XVII wieku wchodzić peruki do użytku. W związku z tym na przykład król Jan Kazimierz był wielkim miłośnikiem peruk i miał na każdą okazję inny kolor tych włosów. No Jacek chodzi raczej w jednym kolorze. Być może to się zmieni. Na głowie mamy, na głowie ma kapelusz ze strusimi piórami. Im kapelusz był, im rzadszy ptak, który pojawiał się, pióra, z którego ptaka się pojawiały, tym też to było właśnie taki okaz, byśmy powiedzieli, współczesnym językiem szpanerstwa. I bardzo dziękuję Jackowi. Teraz tak jak Sylwię zostawimy na deser, a ja Państwu się zaprezentuję. Ja z kolei prezentuję strój wzorowany na portrecie Anny Zgnińskiej-Zamojskiej. Była to żona Marcina Zamojskiego, IV ordynata na Zamościu. Ona żyła tak na przełomie wieku XVII i XVIII, w zasadzie bardziej końcówka wieku XVII, bo zmarła w 1704 roku. I tutaj mamy taki bardzo ciekawy motyw, ponieważ ja trochę mi zimno było, więc założyłam płaszcz. I ten płaszcz jest bardzo ciekawie wykończony, bo jak się Państwo przyjrzycie, on ma takie srebrne ozdoby, mam nadzieję, że Państwo widzicie. Ta ozdoba jest nazywana szamerunkiem. I jeżeli na jakichś portretach w zachodnich muzeach zobaczycie Państwo osobę, która jest ubrana właśnie w taki strój, który ma te srebrne czy jakieś w innym kolorze, ale takie poziome pasy, tak zwane szamerunki, to oznaczało, bardzo często jest to uznawane było za właśnie modę polską. Szamerunki tak naprawdę przybyły do Polski z mody tureckiej poprzez Węgry razem z królem Stefanem Batorym, który zresztą był przyjacielem Jana Zamojskiego i dzięki któremu także de facto miasto Zamość powstało, no bo przecież Stefan Batory potwierdził akt lokacyjny Jana Zamojskiego. I właśnie też bardzo dużo rzeczy Stefan Batory, bardzo dużo elementów mody polskiej właśnie przywiózł z płaszczem. To jest taki element właśnie typowo polski. Mamy już suknię, suknia, czyli składała się z dwóch części, ze spódnicy, kształciczku, czy tego jakby gorsetu, z tym, że sama nazwa gorset troszeczkę później zaczęła funkcjonować. Pierwotnie był to kształcik albo sznurówka, a od tego nazwa wzięła się od tego, że właśnie było sznurowane. Ja mam akurat sznurowanie z tyłu, ale mogło być z tyłu, z przodu, mogło być także i z tyłu, i z przodu. Dodatkowo na szyi mam sznur pereł i jakby na przykład panie zastanawiały się, co założyć, jaką biżuterię, to perły były zawsze modne. Tylko zmienił się sposób ich noszenia. Na przykład w okresie w XVII-XVIII wieku noszono takie krótkie sznury pereł przy szyi. Natomiast w XVI wieku im dłuższy sznur pereł, tym bardziej elegancko, tym bardziej modnie. Najmodniejszym kształtem perły była perła o kształcie łezki. Ja mam właśnie takie kolczyki. I oczywiście im rzadszy kolor czarne perły, to też było. No ja tutaj tak aż tak bogato nie jestem ubrana, ponieważ mam właśnie perły białe, czyli te najbardziej klasyczne. No i na koniec najpiękniejsza, czyli Sylwia. Sylwia z kolei prezentuje suknię wzorowaną na stroju Teresy Anieli Zmichowskiej-Zamojskiej. Była to żona Tomasza Zamojskiego, VII ordynata. Generalnie oprócz tego, że pani Teresa poczyniła bardzo wiele fundacji w Zamościu razem z małżonkiem, ona przed ufundowała tabernakulum do katedry, ufundowali razem z mężem także na pewno znany Państwu kościół na wodzie w Zwierzyńcu, czy na przykład Pałac Zamojski w Klemensowie wybudowali, to generalnie była nazywana nieznośną babą. Dlaczego? Podobno była bardzo piękna.
Chociaż jakbyście Państwo zobaczyli jej portret oryginalny, no to moglibyście zwątpić. No ale o gustach się nie dyskutuje. Była bardzo bogata, ale była tak nieznośna, że nikt nie mógł z nią wytrzymać, nawet jej mąż Tomasz, który zmarł w wieku 36 lat. Niektórzy mówią, że dlatego, że chciał. No ale co ma na sobie Sylwia? Sylwia ma na sobie suknię wzorowaną na modzie francuskiej. Jest to tak zwana robe à la française, czyli suknia w stylu francuskim właśnie. Inaczej czasami nazywana po prostu robą. To słowo w języku francuskim właśnie oznacza suknię. Suknia jest na tak zwanym panierze, czyli tym stelażu, który sprawia, że Sylwia ma bardzo szerokie biodra. Kiedyś zupełnie niesłusznie, ale uznawano, że im szersze biodra ma kobieta, tym łatwiej urodzi dziecko. Kiedyś to było bardzo ważne przy wyborze małżonki. W związku z tym panie zaczęły sobie w pewnym momencie sztucznie te biodra powiększać. I na przykład jeszcze w okresie mody w XVII wieku to można było sobie po prostu założyć taki wałeczek do sukni, no i on nam troszeczkę te bioderka powiększa. Natomiast w XVIII wieku panie już mocno poszalały, no i zaczęto suknie rozkładać na takich stelażach. Im stelaż szerszy, tym lepiej. Im bardziej suknia balowa i wejściowa, to tym też miała większy właśnie panier. Jak Sylwia zechcesz się odwrócić, to Państwo zobaczycie coś, po czym można poznać suknię w stylu francuskim właśnie, bo ma taką plisę i z tyłu wygląda to tak, jakby ona nie była dopasowana, ta sukienka, jakby to była po prostu jakaś peleryna. I właśnie ta plisa nazywana była pli à la Watteau, ponieważ po raz pierwszy namalował ją taki bardzo znany francuski malarz Watteau właśnie. No i od tego się zaczął nazywać i potem właśnie łatwo poznać suknię w stylu francuskim, od tej plisy. Dlatego, że w wieku XVIII mamy tak naprawdę, bo tutaj mówimy już o XVIII wieku, także przewędrowaliśmy sobie od końca XVI aż do XVIII wieku i w XVIII wieku tak naprawdę były modne trzy suknie. Suknia w stylu francuskim, polskim i angielskim. Każda z nich służyła do czego innego. Ta suknia, którą prezentuje na sobie Sylwia, służyła na wielkie wyjścia. Jeżeli król zapraszał na bal, no to chodziło się w sukni francuskiej. Ale jeżeli król zapraszał na piknik, to można było włożyć suknię w stylu polskim. Ona wyglądała troszeczkę inaczej, była dopasowana i część sukni była upięta, tworząc taką właśnie konstrukcję z trzech fałd. No i to właśnie była ta suknia w stylu polskim. Dlaczego można ją było założyć na piknik i dlaczego nazywana jest suknią w stylu polskim? Dlatego, że była to suknia po prostu wygodniejsza. O wiele zawsze na zachodzie Europy uważano, że moda polska jest wygodniejsza od tej zachodniej i wprawdzie tą suknię w stylu polskim wymyślono właśnie we Francji, ale nazwano suknią w stylu polskim jako taki ukłon mody francuskiej w stronę mody polskiej. Także nie tylko elegancja Francja, ale także elegancja Polska. No i Sylwia przed chwilą właśnie skończyła się wachlować, ale w ręku ma taki nieodzowny dodatek każdej damy, czyli wachlarz, akurat dla jej wieku jak najbardziej odpowiedni. Ja też mogłabym spokojnie taki wachlarz od Sylwii przejąć, bo one się zbytnio nie zmieniły, chociaż na przykład w XVII wieku, a w XVI były bardzo modne, bo dopiero w XVI wieku wchodziły te wachlarze rozkładane, przewiezione z Chin, to proszę Państwa, też czasami panie wachlowały się właśnie piórami. Czyli mogłabym pożyczyć od Jacka pióro i takim w takiej ładnej, złotej czy srebrnej obsadce, no i takim piórem także się powachlować. No i myślę, że nie będziemy już Państwu więcej o strojach męczyć. Jeżeli Państwo chcecie posłuchać więcej, to zapraszamy na wystawę kostiumów historycznych, która mieści się w bastionie II Zamojskiej Twierdzy. To tak wychodzimy z Rynku Wielkiego, przechodzimy przez Furtę Wodną, skręcamy w prawo i jesteśmy tam. Wystawa jest czynna od wtorku do niedzieli o godzinie 15 i 16. Można także zwiedzać Kojec. Zapraszamy również na nocne zwiedzanie Zamościa, które będzie zaczynamy w ten najbliższy, długi weekend czerwcowy, a później w lipcu i sierpniu. W lipcu i sierpniu zapraszamy także na legendy stołu szwedzkiego i przekazanie okupu.